Jeden z nowych nabytków. Ładny pług. Dużo lepszy niż mój stary. Unia Grudziądz. Czy widać coś może na tabliczce znamionowej? 1979 rok. Troszeczkę porozwiały, ale lemiesze widać, że są bardzo długie. Do tego ktoś jeszcze dospawał dłuta z hardoksu. Zobaczymy, czy to będzie orać. Na pewno lepiej niż mój stary krzywy pług. Drugi nowy nabytek. Kultywator i wałek. A zaraz za nim trzeci nabytek, połączony za nimi, brony. No, brony jak to brony, działać na pewno będą. Wystarczy troszeczkę szczotki drucianej i lekko psiknąć farbą. Kultywator, no. Widać, że zęby są w bardzo dobrym stanie. Chyba prawie nowe. Jedyne czego brakuje. Po bokach nie ma kół z przodu. Ktoś sam ten kultywator podobno robił. Ale widać, że chyba był jednak przerabiany z innego. No, dorobienie takich kółek nie będzie jakoś bardzo kosztowne. Myślę, że sobie poradzę z tym. Muszę tylko zmierzyć, jaki tutaj jest kwadrat, żeby kupić odpowiedni profil i regulację za pomocą śruby zrobić. Troszeczkę inaczej niż jest to w oryginalnych kultywatorach. No, akurat stoją oba. A w zasadzie wszystkie trzy nowe nabytki razem obok siebie. Niestety jest już dość zimno, prawie grudzień, więc nie wiem, czy w tym roku dam radę w ogóle zobaczyć, jak ten sprzęt pracuje w polu. O regulacji myślałem zrobić podobnie jak w glebogryzarce. Tylko, że zamiast rury tam byłby profil. Kółko. Bardzo proste rozwiązanie. A to mój stary pług. Może tego teraz tak nie widać, ale jest naprawdę krzywy. Od tej strony będzie widać. Oczywiście przednia belka, gdzie się zaczepia, krzywa. Z przodu może tego nie będzie widać, ale również lemiesze są krzywe. Jeden jest wyżej, drugi niżej. No, nie opłacałoby mi się tego naprawiać. Zapewne dałoby się, ale nowy pług kosztował mnie tyle, co tutaj wydałbym za naprawę. Z napraw, jakie czekają mnie, no to mamy tutaj kopaczkę do ziemniaków. Jedno mocowanie jak najbardziej się trzyma. Tutaj jak najbardziej też się trzyma. Ale nieco dalej. Dokładnie chodzi o to. No to prawdopodobnie w środku otwór jest jajowaty. Niestety, jak ciągnik szarpie za belkę, tutaj robi się dość duża szczelina. Więc trzeba będzie albo jakoś złapać tutaj, ewentualnie na tą śrubę dospawać, ale myślę po prostu zobaczyć, czy da się tutaj wstawić grubszą śrubę, ewentualnie przełożyć na ten otwór z boku.
Coś pokombinujemy, po prostu trzeba trochę wzmocnić. No, szkoda mi trochę dużo spawać tutaj, bo chcę, aby ta maszyna była w takim stanie, aby łatwo było można ją przywrócić do oryginału, gdzie tutaj był dyszel dla konia. Mamy 5 grudnia, 5 stopni na plusie i walczymy z pługiem, mój nowy nabytek. Parę godzin zejdzie, 80 arów. Już. Yeah.